Tutti Frutti. To jest audycja Tutti Frutti, a gościem dzisiejszego jej wydania jest Tomasz Gęsikowski, aktor. Witam pięknie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Niezmiernie cieszę się, że w to popołudnie jestem tu u Państwa. Dzięki. Aktor, czy aktorstwo zmienia psychikę? Czy aktorzy nie wcielają się, czy ty się nie wcielasz na przykład w inną rzeczywistość, w inne morale, na przykład grając różnego rodzaju role? Myślę, że kwintesencją aktorstwa jest to, żeby aktor mógł się chociaż na chwilę zmienić. Taki luksus to był przede wszystkim w szkole teatralnej, kiedy mieliśmy okazję próbować grać praktycznie każdy repertuar i klasykę i coś współczesnego. Natomiast później już na tej tak zwanej drodze aktorskiej, zawodowej już tak różowo nie jest. Wiele ról, które chciałbym zagrać, jeszcze nie zagrałem. Czy mi się uda, tego nie wiem. Natomiast zdarzają się raz na jakiś czas propozycje, które dają taką możliwość, dają taką szansę. W odniesieniu do aktorstwa wybitny aktor Janusz Gajos stwierdził kiedyś, zacytuję, nigdy się nie przejmuję tym, czy gram pisarza, lekarza, hydraulika, ponieważ zawsze gram człowieka. Czy zgadzasz się z tym określeniem? Znaczy, z mistrzem Gajosem trudno się nie zgodzić. Myślę, że bez względu na to, co by jeszcze powiedział, to też bym się zgodził. Faktycznie Gajos jest to człowiek przede wszystkim niezwykle empatyczny. Tak, to nie tylko Janek z Czterech Pancerni. Pamiętajmy o tym. Nie, broń Boże, to jest aktor, który po takim okresie właśnie może Czterech Pancernych miał pewnie pewien zastój, natomiast później praktycznie jak otworzył... Jak Stanisław Mikulski po Stawce Większej niż Życie. Dokładnie, ale potem otworzył mu się worek z tymi możliwościami ról, które praktycznie zagrał naprawdę mistrzowsko i faktycznie jest to dzisiaj chyba jeden z nielicznych wspaniałych gwiazdorów polskich, który po prostu miał szansę zagrać genialne role. Tak, to nie podlega absolutnie żadnej dyskusji. Tych wybitnych ról w jego karierze zdarzyło się wiele i wierzę w to, że wiele jeszcze przed nim. Ale wracając do ciebie, Tomku, jeżeli grasz człowieka podłego, to dobrze się z tym czujesz? To zależy, jaka ta podłość w cudzysłowie jest. Oczywiście są różnice, natomiast postaci złe, nie do końca lubiane czasami przez widza, są niezwykle interesujące do zagrania. Ja nie miałem takiej możliwości, żeby zbyt dużo tego typu ról zagrać. Faktycznie gdzieś częściej obsadzano mnie w dość pogodnych rolach. Pogodnych może... Bo pogodnym człowiekiem jesteś. No ideałem byłoby, znaczy staram się być oczywiście pogodnym, natomiast czy mi się to udaje, to jest różnie oczywiście, natomiast kiedy jest jakaś rola przed jest jakimś wyzwaniem dla mnie, to ja się cieszę. To znaczy, jeżeli jest dość prosto coś do zagrania, w sensie, że niby myślisz, że tak zagrać trzeba i w żaden sposób kompletnie nie inaczej, to jest błąd. Trzeba to zrobić na różne sposoby. Może to popsuć nawet, żeby, jak czasami co niektórzy reżyserzy mówią, prawą ręką za lewe ucho, żeby jednak coś zmienić i zobaczyć, czy wracamy do podstawowej koncepcji, czy coś zmieniamy. Ale naprawdę nie jest łatwo, szczególnie dzisiaj, tego typu role dostać. Zdarza się niestety dość często, że odmawiam różnego rodzaju propozycje, czy to serialowe, czy inne, ponieważ niestety są tak niskich lotów, praktycznie już czytając ten scenariusz, wiesz, że nic z tym nie zrobisz. Więc to też zależy bardzo dużo od reżysera. Na szczęście udało mi się parokrotnie spotkać naprawdę ciekawych ludzi, którzy bardzo pomogli w tworzeniu tej roli.
Ten wątek, o którym teraz mówimy, przypomniał mi stwierdzenie jednego z najpopularniejszych lektorów telewizyjnych, radiowych, który powiedział, że odpowiedział na zarzuty, że czytał jakiś spot reklamowy pewnej partii politycznej i zarzucono mu, że wspiera kampanię wyborczą tejże partii, której tutaj z nazwy nie wymienię. On odparł, że to jest jego zawód. Jeżeli partia X poprosi go o przeczytanie spotu reklamowego, to on to przeczyta, bo to jego zawód. Jeżeli partia Y, opozycyjna do partii X, poprosi go o to, żeby przeczytał spot reklamowy, też go przeczyta, bo to jest po prostu jego zawód. Tak jest chyba z aktorstwem, prawda? Raz się gra człowieka podłego, raz pogodnego, raz wesołego, raz przygnębionego, depresyjnego. To mniej więcej chyba relatywnie porównywalne. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o tej kwestii lektora, no to myślę, że każdy ma swoje zdanie i decyduje się na taką czy inną rzecz. Niestety, no, nie dziwię mi to, że ktoś ma do niego zastrzeżenia, do tego lektora, ponieważ no niestety my Polacy generalnie nie jesteśmy zbyt tolerancyjni, jeśli chodzi o wyznania religijne, o to, przekonania polityczne. Przekonania polityczne, więc to jest dość trudne. Natomiast i ideałem dla aktora jest, aby zgrać różne postaci, aby właśnie go nie szufladkowano, żeby nie wrzucano go ciągle tylko do tej jednej szkatułki, tylko żeby szukać różnych możliwości. To chyba dla każdego z moich kolegów jest ciekawe. Każdy zawód ma chyba swoją specyfikę. Aktorstwo czy bycie lektorem chyba tę specyfikę ma wyjątkową, ale na przykład nie wiem, czy grałeś, to od razu się przyznaję, Hamleta z czaszką w dłoni. Jeśli grałeś, to powiedz, jakie było twoje odczucie. Jeśli nie grałeś, to powiedz, czy brzdziłoby cię trzymanie tej czaszki w dłoni i wypowiedzenie to be or not to be? Nie, oczywiście, że nie. Tu nie można w takich kategoriach myśleć. Akurat nie wiem, od szkoły teatralnej tak naprawdę nie wiem, na czym polega zachwyt Hamletem. Tak naprawdę nigdy specjalnie go... Dość odważne stwierdzenie. Nigdy specjalnie nie ciągnęło mnie do tej roli. Widziałem kiedyś... Niektórzy aktorzy marzą o tej roli. Kiedyś dobry spektakl widziałem w Teatrze Studio, ale to dawno, dawno temu. Natomiast myślę, że ciekawsze są role do zagrania. Natomiast gdzieś ten Hamlet zawsze gdzieś pokutuje i wszyscy mówią, że no pewnie wszyscy aktorzy, mężczyźni pragną zagrać Hamleta. No ja nie marzyłem o zagraniu tej roli. Myślę, że dzisiaj jest ogromny problem dla wielu reżyserów i twórców teatralnych, jak po co dzisiaj robić Hamleta, prawda? Czy każdy musi znaleźć ten powód, dla którego bierze tę sztukę na warsztat. Wiadomo, pamiętamy te Laurence Olivier jako Hamlet właśnie z tą czaszką w dłoni, to dość pokutuje. Myślę, że dzisiaj już tej czaszki chyba nikt nie włączy do spektaklu. To musiałby być naprawdę jakiś ciekawy pomysł. Natomiast z Hamleta bardzo mi się podoba sekwencja dwóch grabarzy. Myślę, że to są role też dość niedocenione zresztą, tak. Oczywiście, natomiast wiele wspaniałych anegdot krąży o tym, jak Gustaw Holubek, wspaniały aktor i reżyser, dyrektor teatru, właśnie w teatrze dramatycznym reżyserował tę sztukę, także odsyłam do wspomnień Gustawa Holubka, i aby sobie tam poczytać, bo jest dość duża sekwencja właśnie o próbach do Hamleta. Takich anegdot związanych z aktorstwem można by mnożyć po wielokroć. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska tego aktora, jakiś niezwykle wybitny aktor. Lata temu, dziesiątki lat temu, zagrał rolę kamerdynera, który wypowiedział tylko jedną kwestię na scenie, przed na scenę, i powiedział: pojazd zajechał.
Nie pamiętam, kto to był, ale była taka rola i to niezwykle jakieś cenione nazwisko aktorskie. W każdym razie, dlaczego o tym mówię? No dlatego, że aktorstwo wiąże się z tym, że rodzą się pewne często niespodziewane sytuacje, czy to na scenie, czy za kulisami. Przypomina mi się w tym momencie to, takie quasi aktorskie opowieści, jak to jedna z aktorek, piosenkarek występujących w kabarecie Starszych Panów, osławionym zresztą, powiedziała, że nawet jak nie grała w danym odcinku, to przyjeżdżała do studia, bo panowała tam wybitna, sympatyczna atmosfera i po prostu oni byli takimi przyjaciółmi, że nie mogło jej tam nie być. I myślę, że aktorzy też są taką rodziną, prawda? Myślę, że kiedyś byli wspaniałą rodziną. To wszystko skupiało się wokół Spatifu, miejsca, gdzie aktorzy po spektaklach wieczornych pojawiali się, aby się zrelaksować, porozmawiać, no i cóż, wypić drinka, natomiast generalnie no te czasy się trochę skończyły i dzisiaj ta pandemia zabrała też kontakty towarzyskie, spotkania towarzyskie. Dzisiaj niedawno byłem na prywatce po wielu, wielu latach i to była jedna z największych atrakcji tego lata, że można było być na prywatce, spotkać się w grupie może kameralnej, ale no niezwykle miłe to było, żeby znowu po takiej przerwie w takiej formie towarzyskiej się spotkać. Gościem audycji Tutti Frutti jest aktor Tomasz Gęsikowski. Do naszej rozmowy powrócimy niebawem. O, Tutti Frutti! Aktor Tomasz Gęsikowski jest gościem audycji Tutti Frutti. Rozmawiamy w miarę, myślę, na luzie, w miarę troszkę o sprawach też nieoczywistych, które są nieodłącznym elementem naszej audycji. Właśnie, o tych nieoczywistych rzeczach też porozmawiamy, bo jesteś aktorem, ale także współtwórcą płyty Tam, gdzie mieszkają bajki, opowieści z dżungli i lasu. Może słów kilka o tym elemencie twojej działalności. Bardzo chętnie. Już dla dzieci, dla tej widowni od lat już gram. Współpracuję w wielu programach, współpracowałem w wielu programach telewizyjnych dla dzieci. Dzisiaj jest to TVP ABC, redakcja dziecięca. Natomiast no, ten projekt zrobiłem parę lat temu, pierwszą część płyta Słuchowisko, Tam, gdzie mieszkają bajki, a ta jest już drugą częścią. Niesamowite jest to, że udało się oprócz płyty CD wydać również płytę winylową. Jest to... Młodzi ludzie nigdy na oczy nie widzieli płyty bardzo winylowej. Możliwe, tak. My pamiętamy, że te wspaniałe słuchowiska z lat 80., końcówki lat 90. Okazuje się, że to słuchowisko, które wydaliśmy na płycie winylowej, jest prawdopodobnie pierwszym słuchowiskiem od 32 lat. Niebywałe. Jak udało się nam to ustalić. Płyta winylowa wraca w wielkim stylu, natomiast no, cieszymy się bardzo z tego projektu, który został bardzo ciepło przyjęty, nie tylko przez dziecięcą publiczność, ale też przez krytyków. Zaprosiłem wspaniałych kolegów. Bajki napisała Urszula Bartos. Na płycie pojawiają się głosy Teresy Lipowskiej, Macieja Damińskiego, Basi Kurdej-Szatan, Artura Goca, ze specjalnym udziałem Jana Englerta. Jest też Bata Wyrąbkiewicz,
Mickiewicz, Wojtek Machnicki, naprawdę fantastyczne grono osób. No i cóż, prawie 80 minut materiału, 5 bajek, w tym jedna z moich ulubionych, ze względu na to, że jednym z moich takich aktywnych hobby to jest aktywność sportowa, w tym jest tenis, więc bajka jest również tenisowa. Na specjalne zamówienie Polskiego Związku Tenisowego, na stulecie tego związku w zeszłym roku była premiera tej naszej płyty. Pierwsza bajka nazywa się Królewska Gra i jest to opowieść o dwóch kangurach, które płyną z Australii na Wimbledon do Anglii, ale no niestety trafia się przygoda i lądują w Afryce i tam uczą zwierzęta gry w tenisa. I uprzedziłeś moje pytanie, które miało rozpocząć kolejny wątek, o twoje zainteresowania takie pozaaktorskie. Już wiemy, że jest to tenis. Masz czas w ogóle na granie w tenisa? Na szczęście tak ustawiam sobie swoje życie zawodowe. Zresztą jak nasz szef naszego klubu aktorskiego, klubu tenisowego, Jan Englert, ustalił to 15 lat temu, że wpierw do kalendarza wpisujemy terminy turniejów tenisowych, a później spokojnie plany zdjęciowe, repertuar teatralny i wszystkie inne zajętości. To oczywiście tak troszeczkę z humorem mówię, ale też taka jest prawda. No ta pasja do tenisa jest czymś wielkim i faktycznie staram się bardzo aktywnie, zawsze starałem się bardzo aktywnie czy grać w tenisa, czy iść na rowerze, czy pływać. Zabieganie może nie przepadam, no a od niedawna, od tak naprawdę roku bardzo intensywnie wpadłem, można tak powiedzieć, do golfa i ta miłość do golfa jest dzisiaj też szaleńcza i jeden jest coś niesamowitego. Przepraszam za dygresję, jeden z moich gości w tej audycji też mówił z pasją o golfie i wtedy wyraziłem zdziwienie, co może być pasjonującego w golfie. Tłumaczył mi, że rzeczywiście można się w to wkręcić, aczkolwiek w dalszym ciągu nie wyobrażam sobie jakiejś fascynacji tym sportem. Niemniej golfistów wielu jest w Polsce i na świecie. Do golfa zaraz dojdę, natomiast faktycznie ta pasja tenisowa jest czymś niesamowitym. Nasz aktorski klub tenisowy, którego mam okazję być wiceszefem, wiceprezesem tego klubu, praktycznie przez 16 lat zorganizowaliśmy 18 turniejów tenisowych. Oprócz tego jesteśmy w wielu miejscach zapraszani, tak jak w turniej PKO Szczecin Open w Szczecinie, czy w Świnoujściu, Morski Turniej Gwiazd. Są już imprezy cykliczne, odbywające się po 18-20 razy i no, praktycznie no, nie wyobrażamy sobie, żeby nie zacząć sezonu grając właśnie na tych turniejach. Sezonu aktorskiego. Tak, sezonu oczywiście tak, tenisowego, aktorskiego do klubu, no i wielu wspaniałych kolegów, Karol Strasburger, Tomek Stockinger, Beata Ścibakówna, no Piotrek Gąsowski, Robert Rozmus, no dość grupa, dość około 15 osobowa, natomiast udało mi się ostatnio przyciągnąć nowych kolegów, pojawił się Paweł Delong, Piotr Miazga, Wojtek Majszak, także udało mi się nowych kolegów do naszego klubu przyciągnąć. Natomiast faktycznie ten golf jest czymś dla mnie no, niezwykle takim mobilizującym, dlatego, że okazało się, że jest niezwykle trudną dyscypliną sportu, ale zawziąłem się z handicapu 54, zmniejszyłem go na 36, wziąłem udział w kilku turniejach golfowych, no i okazuje się, że naprawdę ludzie myślą, że ten golf jest taki po prostu łatwo, lekko i przyjemnie. Nie, to jeszcze, jest bardzo, jeszcze elitarnie. Bardzo, bardzo trudna technicznie dyscyplina, poza tym no, będąc na obozie w marcu w Belek w Turcji, no przychodziłem 180 kilometrów przez 6-7 dni, więc to jest, oprócz tego, że chodzisz po pięknie przystrzyżonej trawie, obserwujesz, jak po twoim uderzeniu driverem, kijem, który rozpoczyna grę, piłka leci w okolicach 200 metra, jest to no magiczne uczucie i potem idziesz, szukasz tej piłki, odbijesz dalej. Dobrze, rozwinąłeś się na temat golfa, tak jest, nie chciałbym, żebyśmy tylko na golfie poprzestali, bo
z pytań takich nieoczywistych. Czy aktorzy, no nie wiem, za innych nie będziesz odpowiadał, ale za siebie na przykład, ubierają się w second handach, czy... Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy się ubierają w second handach. Czy w markowych sklepach. Czy to jest, myślę, że no, nie należymy, uważam, do bardzo, że tak powiem, posażnej grupy zawodowej, szczególnie w ostatnich czasach. Niestety nasze stawki regularnie idą w dół, nie wiadomo z jakiego powodu, no, a poza tym obserwuje się dość spory upadek kultury wszelkiej, więc ta sytuacja nie jest dość łatwa, szczególnie po okresie pandemii, gdzie wielu aktorów było pozbawionych jakokolwiek środków do życia. Wiem, że wielu kolegów zrezygnowało z zawodu, wyjechało czy za granicę, czy gdzieś znalazło jakąś inną pracę. Jednym zostali się udało, kurierami, nie wiem, na przykład, bo słyszałem o takich wypadkach. Natomiast no, nie jest to zbyt, że tak powiem, no, radosna sytuacja na dzień dzisiejszy, dlatego że ciągle wszyscy, mam wrażenie, rządzący bez względu na to, jaka to jest formacja, jakoś ciągle nie może uwierzyć, że naród bez kultury ginie. Jest to bardzo mocno powiedziane już w paru ważnych miejscach, książkach, w wielu fajnych instytucjach kultury i ciągle nigdy nie mogą tego zrozumieć. Tak, tym stwierdzeniem przypomniałeś mi wypowiedź Winstona Churchilla, który tam w 1943 chyba podczas II wojny światowej miał zatwierdzić budżet na następny rok, no i tam czytał, mówi: a gdzie tu jest fundusz na kulturę? No ale jak to, panie premierze, przecież trwa wojna, jaka kultura? Mówię, to Churchill podobno powiedział: to o co my, kurde, walczymy? Tak, no, na pewno coś w tym jest, o czym mówisz, przytaczając te słowa. Natomiast no, faktycznie nie szukając może górnolotnych i wielkich słów, uważam, że kultura musi być dotowana, musi być instytucja wspierająca kulturę. Jest wielu też mecenasów, którzy starają się pomóc, to jest rzecz, ale to jest ciągle kropla w morzu potrzeb, także no niestety mało jest mądrych produkcji, dlatego tak świetnie ogląda się wiele wspaniałych seriali na pewnej stacji, którą można sobie zakodować i oglądać wszystko, co chcesz, więc tam masz wszystko z najwyższej półki. Tomku, i zaczęliśmy od aktorstwa, przeszliśmy do takich spraw nieoczywistych, ale do tego aktorstwa też chciałbym wrócić na koniec, na finał naszej rozmowy, bo jesteś też znany jako aktor dubbingowy. Mnie zawsze interesowało i myślę, że naszych słuchaczy, widzów także interesuje, jak to się odbywa, bo dubbing to sztuka wyjątkowa. Na pewno sprawiała mi dość dużą przyjemność. Mówisz, że jestem aktorem dubbingowym. Ostatnio w dubbingu pracowałem chyba z 10 lat temu, więc nie uważam nie mniej, się, nie w uważam swoim się CV za takiego, masz. Tak, ale z jakiegoś powodu kierownicy produkcji chyba lekko o mnie zapomnieli i nie robię tych rzeczy. Na szczęście mam mnóstwo innych propozycji, więc się tym nie przejmuję. Natomiast no, kiedyś w dubbingu zarabiało się niewielkie pieniądze, ja nawet nigdy ich nie sprawdzałem. Ile zrobiłem. Ważne było, że byłem, że można było się trochę wyładować, szczególnie w wielu serialach animowanych dla dzieci, bo tam jest no, wielka możliwość. A to jest też umiejętność operowania głosem. Też, oczywiście. No, dzisiaj od wielu lat podkładam głos pod taką postać, jaką jest Miś i Margolcia. Jestem tym misiem. Wydaliśmy... Raczej nie Margolcią. Wydaliśmy mnóstwo płyt. Wszystkie praktycznie były platynowe, gdzie kiedyś platynowa płyta to było 100 tysięcy egzemplarzy, więc jak się okazało, jak mi ktoś policzył, sprzedałem ponad 1 200 000 płyt, no więc no, mówię to trochę z takim przekąsem. Z tandiemów po prostu chyba no właśnie zdziwiłbyś się, że nie jest to tak różowo, natomiast faktycznie lubię tę robotę, natomiast no bardzo rzadko ostatnio pracuję w dubbingu.
castingu, ale mówię, no specjalnie się tym nie smucę. Lubię tę robotę, stwierdził Tomasz Gęsikowski, aktor i gość dzisiejszego wydania audycji Tutti Frutti, za tę rozmowę i za to spotkanie. Bardzo ci dziękuję. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam również słuchaczy polonijnych. Mam nadzieję, że niebawem tam właśnie z aktorskim klubem pojawimy się na Miami na turnieju Polonii. Polski FM, Chicago.